Hej, hej, witam w kolejnym materiale poświęconym Dead by Daylight. Tak jak wam mówiłem jakiś czas temu, dzisiaj materiał porównawczy pomiędzy pierwszym finisherem Mori, który dostaliśmy na PTP w 2022 roku, a tym, który prawdopodobnie dostaniemy już niedługo na live serwerach. Ponieważ wszystkie znaki na niebie i na ziemi sugerują, że no finisher Mori właśnie dostaniemy w takiej formie. A jak to wygląda obecnie? Na chwilę obecną finisher Mori nie zmienia za dużo, mianowicie w momencie, kiedy mamy ostatniego powalonego surfa w grze, możemy na nim wykonać Mori, a same offeringi dodają nam tylko blood points za po prostu wykonanie tego Mori. W zależności od poziomu offeringu dostaniemy większą ilość po prostu blood pointsów. I praktycznie to jest na chwilę obecną jedyny element, który łączy poprzedni finisher Mori z właśnie obecnym, jeżeli chodzi o punkty wspólne, ponieważ w 2022 roku, jeżeli chodzi o finisher Mori, no gotowane było tam w całkowicie inny sposób. I też, żebyście poznali lepiej kontekst tamtego finishera Mori, ponieważ przede wszystkim wtedy DBD miało duży problem z slagiem, czyli najczęściej wtedy trafiałeś na taką nuskę, ewentualnie na Blighta, gdzie po prostu killer chciał wszystkich jak najszybciej powalić, mieć całą czwórkę surwów na ziemi i potem ich sobie pomalutku wieszać. I tamten finisher Mori miał generalnie zachęcić, jakkolwiek to brzmi, killerów do po prostu wieszenia surwów na haki. I dlatego właśnie każdy surf miał wbudowanego unbreakable i potrzebował 45 sekund, żeby się podnieść samodzielnie z ziemi, a sam perk unbreakable po prostu skracał ten czas o połowę, czyli do tych 22 sekund. I w momencie, kiedy właśnie nie tylko i wyłącznie jeden surf zostawał na nogach, odpalał się właśnie w zasadzie status Mori i no widzieliśmy na normalnym świecie ikonka, że jeżeli ten surf zostanie powalony, zostanie wykonany Mori, no i wszyscy inni zginą. Więc w praktyce killer, żeby ten finisher Mori wykonać, miał de facto mały wyścig z czasem, żeby po prostu zdążyć tych wszystkich surfów powalić w 40 sekund i żeby żaden z nich nie zdążył wstać, pomimo tego, że jakby to faktycznie weszło na live serwery, no to mielibyśmy bardzo, ale to bardzo dużo buildu właśnie pod unbreakable, czy chociażby, żeby właśnie się samemu wstawać. Ponieważ wtedy mogliśmy wstawać nieograniczoną ilość razy, a nie tak jak obecny unbreakable, że tylko raz na mecz. Dlaczego to nie wyszło w takiej formie? Ponieważ mecze były całkowicie niezbalansowane, a w zasadzie nawet były całkowicie inne, bo w tym momencie, kiedy trafiałeś naprawdę na ogarniętą nuskę Blighta albo po prostu killera, który po prostu wiedział, co robi, najnormalniej w świecie geny nie były pchane w jakikolwiek sposób i cały mecz opierał się tylko i wyłącznie na tym, żeby po prostu przetrwać, żeby chociaż tych dwóch surwów było na nogach i żeby po prostu ugrać jak najwięcej czasu, żeby pozostała dwójka czy tą trójka po prostu mogła wstać. Mecze były mega nieprzyjemne pod tym kątem, przynajmniej no był jeden wielki chaos, jeżeli chodzi o jakąkolwiek grę, nie dało się grać powiedzmy względnie normalnie, no i poziom nieprzyjemności można porównać tylko do grania na czaszkarkę, która po prostu pilnuje Trigena. No i to by było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy finisherem Mori, ten, który dostaniemy w tym roku, a ten, który był testowany 2 lata temu. No, oczywiście jeszcze troszkę inna animacja była ładowania się właśnie samego finishera Mori, ale to by była cała różnica, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt DBD. To by było na tyle. Piszcie, co sądzicie o tym finisherze Mori, który wleci i o tym, który był również testowany i po prostu co o tym wszystkim sądzicie. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej, hej.